Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o bezkompromisowej walce kieleckiego biskupa o czystość wiary. Zapraszam. że bezkompromisowo walczy kielecki biskup. Czy będą to jakieś palące herezje, czy będzie to naturalizm, czy będzie to modernizm, czy będzie to obojętność religijna tak wielokrotnie już potępiona. Czy może biskup kielecki przypomni o tym, że Pan nasz Jezus Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia i nie ma żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, a więc ani w imieniu Mahometa, ani Buddy ani nawet w imieniu Mojżesza, w sensie w odcięciu od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy przypomni o takich rzeczach, czy będzie walczył z jakąś herezją, może na przykład z herezją protestantyzmu? Nie, tutaj jest wszystko po staremu. Dalej prowadzimy, prowadzimy tak w cudzysłowie, My, oni prowadzą dialog ekumeniczny. Dalej obchodzi się dni islamu i dni judaizmu. Dalej obojętność religijna nie stanowi najwyraźniej żadnego problemu, bo właśnie tego typu inicjatywy się odbywają. Dalej liturgia wygląda tak, jak wygląda. Dalej ludzie nie wiedzą o tym, że Msza Święta jest ofiarą, i to, jak widać, biskupom nie przeszkadza. Ale uwaga, są takie sytuacje, są takie sytuacje kiedy Hierarchia kościelna przypomina sobie o, przepraszam w cudzysłowie, swojej dawnej chwale o tym, jak to kiedyś mogli uderzyć pastorałem w ziemię i potępić, potępić e, wrednych heretyków wtedy. To tak, przepraszam, ironicznie i w cudzysłowie. Są takie sytuacje, gdy wciąż jeszcze wrednych heretyków można potępić. Jacy to są wredni heretycy? No tylko bardzo konkretni wredni heretycy. Mianowicie tylko wtedy, gdy chodzi o katolickich tradycjonalistów. W ostatnich dniach mieliśmy prawdziwy spektakl takiegoż właśnie działania. Kuria diecezjanna w Kielcach wydała cały szereg komunikatów na temat bractwa kapłańskiego św. Piusa X. Już z góry zapowiadam, że będzie to prawdziwa intelektualna uczta. Zapoznajmy się po kolei ze wszystkimi tekstami, które zostały opublikowane, bo już na początku warto zaznaczyć, że najpierw jest jeden tekst, później go odwołujemy, później drugi tekst, a więc przejdźmy do konkretów. Pierwszy dokument, komunikat, to jest komunikat z dnia 3 marca bieżącego roku. Komunikat jest podpisany przez wikariusza generalnego Andrzeja Kaletę i jest pod nim napisane, że należy podać wiernym do wiadomości ten komunikat w niedzielę 5 marca roku 2023. Tym zabawniejsze jest to, że za chwilę będzie odwołany. Ale wszystko po kolei. Mam nadzieję, że pokażę też na ekranie ten komunikat i pewnie podlinkuję też PDF z tym dokumentem. A więc zagłęb, zagłębmy się w tą kopalnię mądrości i dusz roztropności kieleckiego pasterza. Kuria decyzjalna w Kielcach informuje, że w przestrzeni medialnej na terenie Kielc pojawiły się zaproszenia do udziału w spotkaniu i mszy świętej sprawowanej przez kapłanów należących do Bractwa 10 Pisa X w tak tzw. Lefebryści. W związku z powyższym przypominamy czcigodnym księżom oraz wiernym diecezji kieleckiej, że Bractwo nie ma uregulowanego statusu prawnego w Kościele. To się zgadza. A kapłani będący członkami tego bractwa podlegają karze suspensy, czyli zawieszeniu wykonywania czynności wypływających ze święceń i niepełnoprawnie posług w kościele. Ale to już niekoniecznie się zgadza. Jeśli chodzi o mm, precyzyjne określenie statusu kanonicznego, również określenie tego, czy kapłani bractwa podlegają pod jakieś kary czy nie, ta rzecz jest nawet z punktu widzenia po prostu takiego pozytywistyczno-prawnego, bardzo trudna do określenia. Tutaj odsyłam do mojego materiału Indult Objawy i Leczenie, w którym komentuję bardzo długi tekst. Jeśli dobrze pamiętam, to jest w ogóle praca doktorska księdza Dawida Pietrasa, który analizuje po kolei wypowiedzi rzymskich urzędów, jak należy do bractwa podchodzić, podchodzić. i jaki jest wniosek z tego długiego dokumentu. Wniosek jest taki, że sam Rzym wydaje sprzeczne komunikaty. Raz mówi, że można chodzić do bractwa, raz mówi, że nie można chodzić do bractwa, uzależnia to od jakichś zupełnie dziwnych, dziwnych czynników. Zasadniczo sprzeczne komunikaty: można, nie można, uregulowane, nieuregulowane, wewnętrzna sprawa kościoła, ale jednak nie można. Tysiąc różnych, powiedzmy, możliwości w samych oficjalnych wypowiedziach rzymskich. Rzymskich urzędów. Co to znaczy? No, wniosek jest taki, że jest zamieszanie, chaos. I z takiego zamieszania może skorzystać każdy, w sensie każdy może powiedzieć, co chce. Ale nie jest uczciwym tak po prostu powiedzieć, że a, no, kapłani, bractwa są suspendowani nawet tylko i wyłącznie z, pozycji, z pozytywistycznego punktu widzenia. Przypominam, że nasz punkt widzenia jest taki, że te domniemane kary, które się nam zarzuca. Nie tylko z pozytywistycznego punktu widzenia są wątpliwe, ale są wątpliwe z tego najważniejszego punktu widzenia, to znaczy zostały nałożone za obronę wiary, a więc jako takie nie mają żadnej mocy prawnej. I jeśli. Um, ten temat jest dla kogoś nieoczywisty, odsyłam do materiału Indult, objawy i leczenie. To jest godzinny materiał, w którym to wyjaśniam, komentując bardzo jednak poważny dokument księdza Pietrasa, pomimo tego, że w pewnym sensie jest on, jak tam zauważałem, dla nas taki zaskakujący i w pewnym sensie jest w tym coś takiego dowcipnego nawet, gdy człowiek próbuje właśnie z takiego punktu widzenia pozytywistyczno-prawnego ogarnąć tą sytuację bractwa, ale to odsyłam do tamtego materiału. Przypominam tylko, że nawet z tego punktu widzenia, jak chcemy pozostać tylko na poziomie takiej litery prawa, w ogóle nie szukając tego, o co tak naprawdę chodzi, co jest najważniejsze, czyli w ogóle nie patrząc na zbawienie, no dłuż, tylko patrząc po prostu tak jak taki pozytywistyczny prawnik, to nawet tutaj rzecz nie jest oczywista i nawet tutaj jest to bardzo wątpliwe, czy można coś takiego napisać. A oczywiście jeszcze do tego dochodzi ten najważniejszy punkt: czy w ogóle był jakikolwiek powód, żeby jakiekolwiek kary kościelne mogły, czy arcybiskupa Lefebra, czy jakichkolwiek kapłanów bractwa kiedykolwiek dotknąć. Nie tylko z punktu widzenia prawnego to nie jest oczywiste, ale na tym najważniejszym poziomie, na tym metafizycznym poziomie, czy w ogóle były jakiekolwiek podstawy, czy przypadkiem te kary nie są nałożone za to, że kapłani bractwa kapłańskiego świętego Piusa X po prostu głoszą prawdziwą wiarę. I to nie jest jakaś pycha, tak twierdzić, po prostu głoszą to, co Kościół głosił zawsze. Jeśli tak jest, że kapłani bractwa głoszą, głoszą to, co Kościół głosił zawsze i za to są prześladowani, za to dotykają ich różnego rodzaju, powiedzmy, że w cudzysłowie domniemane prawy kary kościelne, no to wtedy mamy do czynienia z zupełnie inną Sytuacją, ale tutaj odsyłam do tego materiału. My wracamy do naszego rozkosznego komunikatu Kuri kieleckiej. Bractwo świętego piusa 10 odrzuca kilka konstytucji i dekretów II Soboru Watykańskiego. I toczy spór doktrynalny ze stolicą apostolską odrzuca kilka konstytucji i dekretów II Soboru Watykańskiego. To też jest dosyć odważna teza. Podejście Bractwo do Soboru jest jednak dosyć zniuansowane. Na zasadzie uznajemy go za. Sobór, który się odbył, to znaczy, tak, że wszystko przebiegło zgodnie z prawem. Uważamy jego teksty po części za szalenie niebezpieczne. Nie zarzucamy żadnemu z nich, że podał jakąś bezpośrednią herezję, ale uważamy, że są tam stwierdzenia, które są bardzo niebezpieczne i które zostały później wykorzystane w teologicznie w niewłaściwy sposób. A więc atakujemy sobór, można powiedzieć, natomiast odrzucają jakieś dokumenty, to jest rzecz. Wysoce nieprecyzyjna, a w oficjalnym komunikacie wysoce nieprecyzyjne oskarżenie może budzić pewne podejrzenia, że chodzi bardziej o lincz niż o wskazanie faktycznie z jakim problemem mamy do czynienia. Hmm. Odrzuca m.in. całkowicie obecną formę mszy świętej odprawianej według mszału msza Pawła VI z 1969 roku. Zgadza się. Natomiast to nie ma wiele wspólnego z samym soborem watykańskim. Zgadza się i, i powtarzam po raz kolejny, że nowa msza jest szkodliwa dla wiary. Ten rytm mszy świętej jest szkodliwy dla wiary. Nie wyraża katolickiej wiary. Odsyłam do materiału Herezja modernizmu, a nowa msza. Jeśli ktoś tego materiału nie oglądał, to naprawdę bardzo zachęcam, żeby się z nim zapoznać. I uwaga, kapłani bractwa sprawują niegodziwie, czyli poza ramami dyscypliny kościelnej, mszę świętą i inne sakramenty. No to już jest bardzo wątpliwe. Kto przystępuje niegodziwie do sakramentów, inaczej, kto udziela niegodziwie sakramentów. Jeśli mielibyśmy do czynienia, Faktycznie z y, mm, ważnie nałożonymi karami kościelnymi, które zakazują udzielania sakramentów, y, wtedy faktycznie kapłan będzie udzielał niegodziwie y, sakramentów. Nawet w tej sytuacji może, mogą być wyjątki, gdy wierni przychodzą do, do takiego kapłana ze słuszną potrzebą, nawet wtedy to może być uzasadnione, ale jednak to byłby powód. I tutaj komunikat, skoro zarzuca, y, że kapłani są suspendowani, to zarzuca im również, że niegodziwie sprawują sakramentów święte. Natomiast Rzym tak nie twierdzi. To jest ważne. Także Rzym miota się gdzieś tam w, w swoich, swoich deklaracjach pomiędzy tym, że można i nie można, ale jednak nie deklaruje tego, że kapłani z Placu kapłańskiego Świętego Pisa X sprawują sakramenty nieważnie. Miota się tam to pomiędzy jakąś taką, jakimś duchem schizmatyckim, w którym można wpaść. Jakimś takim zagrożeniem bliżej nieokreślonym, a pozwoleniem na zasadzie, no, można spełnić swój obowiązek niedzielny, bo pamiętajmy, że takie deklaracje również są rzymskich, rzymskich urzędów. Można spełnić swój obowiązek niedzielny i można nawet złożyć skromną ofiarę. No, to wspominam jako takie kuriozum w całej tej sprawie. A więc tak po prostu rzucenie tego znowu jest wykorzystaniem pewnego chaosu, pewnego. Pewnej wieloznaczności czy, czy chaosu w samych deklaracjach rzymskich urzędów. Odsyłam znowu do materiału indult, objawy i leczenie. Zaraz będzie wisienka na torcie. Wierni nie mogą zatem przystępować do spowiedzi u kapłanów bractwa i przyjmować tam Komunii Świętej. To jest szalenie ciekawe, bo papież Franciszek udziela kapłanom bractwa swojej osobistej jurysdykcji. Do posłuchania spowiedzi. Czyli oznacza to, że kapłani bractwa, spowiadając, korzystają z osobistej jurysdykcji papieża. A biskup kielecki mówi: Nie wolno, nie wolno korzystać z tej posługi. Papież udziela swojej osobistej jurysdykcji. To nie wiem, czy to nie jest akt schizmatycki przypadkiem. Ja bym się tutaj zastanowił. Dlatego też ten dokument jest tak, powiedziałem na początku w cudzysłowie, ale jednak rozkoszny, to znaczy tak dziwny. Tak? W pewnym sensie tutaj. Wikariusz generalny, pisząc w imieniu biskupa Kieleckiego, stawia się nad papieża. Ten udziela swojej jurysdykcji i to jest taka czysto prawna działalność, tak? a tym nie wolno. Nie. Hmm. 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 Ciekawe, bardzo ciekawa sprawa. Byłoby to z ich strony, uwaga, byłoby to z ich strony, gdyby przystąpili do spowiedzi i komunii, czyn niegodziwy. Czyli papież udziela jurysdykcji po to, żeby z jednej najwyraźniej. Pełnili, spełniali czyny niegodziwe. <laughs> Może to tak specjalnie. <laughs> Oraz, uwaga, demonstracja oddzielenia się od papieża. <laughs> w jaki sposób? W sensie, oczywiście, zakładając, że z punktu widzenia wikariusza generalnego, tam jest dusz schizmatycki dus i tak dalej, ale pamiętamy, że papież Franciszek udziela swojej jurysdykcji, czyli. Nawet i bez tej jurysdykcji to, to byłoby bez sensu, ale w tej sytuacji jest to jeszcze takie, powiedzmy, a bardziej absurdalne. To znaczy, staje się to, nie, to czymś takim mega absurdalnym. Papież udziela swojej jurysdykcji, ale jak pójdziesz do spowiedzi i skorzystasz z tej jurysdykcji papieskiej, to w ten sposób popełniasz czymś niegodziwy i <grybujesz> oddzielasz się od papieża. <grybujesz> Kto jest tym papieżem według niego? Dosyć ciekawa sytuacja. <grybujesz> a więc... No, spójrzmy dalej, Co, czym tutaj Wikariusz Generalny nasz, je, nas jeszcze uraczy. Hmm. E, czyli to jest demonstracja oddzielenia się od papieża i wiernych będących w jedności z biskupem Rzymu. Uczestniczący w jakiejkolwiek formie kultu sprawowanego przez Bractwo Świętego Pisa X, i to jest Lizienka to jest teraz, narażają się na niebezpieczeństwo popełnienia przestępstwa przeciw wierze. Tak, a więc bierne, przestępstwo przeciw wierze. A w konsekwencji także uczestnictwa w schizmie. I mogą zaciągnąć kary przewidziane przez prawo, jak kara late sentencje zaciągana mocą samego faktu. I to jest ta wisienka na torcie, bo <gryw> to jest ewidentnie straszenie ludzi. To ewidentnie nie ma z punktu widzenia prawa kanonicznego żadnego sensu, co mam na myśli. Mogą zaciągnąć kary przewidziane przez prawo, jak kara late sentencje. Nie ma kary late sentencje w, w, w Kościele. To jest tylko użycie mądrego łacińskiego słowa po to, żeby przestraszyć wiernych. O co chodzi, że nie ma kary late sentencje? Kara, late sentencje oznacza tylko, że e, kara, która zostaje nałożona mocą samego faktu. Ktoś dokonuje jakiegoś przestępstwa i wtedy jest jakaś kara właśnie late te sentencje mocą samego faktu. Ale ta kara to jeszcze nie jest, nie ma takiej kary late To są różne kary właśnie, suspensy, ekskomuniki i tak dalej. Ale tutaj mamy, żeby podać jako jaka kara za coś człowiekowi grozi, to trzeba powiedzieć, że to jest kara na przykład właśnie ekskomuniki. Tak? I wtedy kara ekskomuniki może być late sentencja albo ferenda sentencja. Czyli to kara ekskomuniki może być nakładana w ten sposób albo w inny, właśnie na przykład late sentencje. Ale tu nie mamy podanej tej kary, tylko jest rzucone hasło late sentencje po to, żeby brzmiało mądrze i po łacińsku. Ale to zupełnie nie ma żadnego sensu z punktu widzenia prawa kanonicznego. Nie zostaje podana żadna Kara, tylko to, że mocą samego faktu, że jak pójdą, jak się wyspowiadają i skorzystają z jurysdykcji udzielonej przez papieża Franciszka, to wtedy są grozi im schizma, grzech przeciwko wierze i mogą zaciągnąć karę latę te sentencje. Nie wiadomo jaką, ale latę te sentencje, mądrze po łacińsku brzmi, prawda? Ostatni akapit to już jest zachęta, żeby ci wierni, którzy chcą uczestniczyć w mszy świętej tradycyjnej, to żeby skorzystali z tej możliwości, która została udostępniona w ramach tradycjonizmu stodes papieża Franciszka. I Jest podane, kto tam odprawia, i że tam wszystko jest zgodnie ze wszelkimi normami prawa kanonicznego i wszelką praworządnością, i nie grożą tam żadne kary laty sentencje. No więc mamy taki dokument, i chyba słusznie ktoś się zorientował, że jednak to trochę wstyd, że jednak to, trochę, jednak to poszło za daleko, w absurdy. I dlatego pokażę to również. Kuria Diecezjalna, rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej, ksiądz Łukasz Zygmunt, wydaje taki krótki komunikat. Mając na uwadze dobrowiernych uczestniczących w liturgii i rodzących się w związku z tym pytań i wątpliwości, kuria decyzjalna w Kielcach informuje, iż w najbliższym czasie zostanie wydany stosowny komunikat dotyczący tego zagadnienia. I pod spodem, tym samym komunikat, który został wydany 3 marca, czyli ten, który przed chwilą przeczytałem, dotyczący Bractwa Świętego Pisa 10. jest nieaktualny. Jakże szybko w tym nowym kościele rzeczy się stają nieaktualne. Jakże łatwo tutaj z całą pompą wypowiedziane, wypowiedziane oskarżenia, schizmatycy, niegodne to wszystko jest i w ogóle, i grozi wam kara na te sentencje, nie wiadomo ale jaka, ale ważne, żeby było po łacińsku. Tutaj z całą mocą, mocą autorytetu wikariusz generalny gromi, 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 a, a chwilę później, no, ten komunikat jest nieaktualny. Wydamy wkrótce nowy. Samo to pokazuje no z jednej strony, jak bardzo poważna jest ta instytucja, o której dzisiaj mówimy, ale też pokazuje co innego, co myślę, że koniecznie należy omówić. Otóż zwróćmy na to uwagę, że ta reakcja, tak gromiąca najpierw i później odwołanie tego komunikatu, to jest reakcja na co na jakieś zupełnie, zupełnie pojedyncze zjawisko, na jakiegoś jednego księdza tradycyjnego, który się pojawia na terenie diecesji. Czy my rozumiemy wielka, potężna instytucja z setkami księży, z zakonami, z, z dziesiątkami, setkami parafii? Potężna instytucja. Która, gdy pojawia się jeden ksiądz tradycyjny, nie tylko odprawiający tradycyjną mszę, ale głoszący tradycyjną naukę, gdy on się tylko gdzieś tam pojawi i w cudzysłowie, nawiązując do, do materiału e, msza święta w garażu, gdzieś tam pomiędzy żabką a kebabem w jakiejś małej kapliczce poświęconej właśnie jako, jako kaplica tymczasowa w jakiejś sali odprawi mszę świętą i wygłosi katolicką naukę. Jeden taki ksiądz. I co się dzieje? I w jaką panikę wpada kuria. W jaką panikę wpadają ci ludzie, gdy coś takiego się dzieje. Jak, chodzi mi o tą dysproporcję. Jak, to moim zdaniem pokazuje coś fascynującego. Jak bardzo oni się boją. Jak bardzo oni się boją kościoła katolickiego. Jak bardzo oni się boją katolickiej nauki. Wystarczy jeden ksiądz właśnie gdzieś tak w cudzysłowie pomiędzy żabką a kebabiem w jakiejś małej kapliczce w, w jakimś pomieszczeniu. Oczywiście przypominam, że te kaplice są poświęcone, te, te ołtarze, to wszystko spełnia normy prawa kanonicznego. Natomiast chodzi o to, że jest to gdzieś tam właśnie takie coś zupełnie marginalnego. Tak? I pojawia się informacja, że taka msza będzie, że taki kapłan wygłosi e, naukę, że taki kapłan będzie tą mszę odprawiał, będzie kazanie głosił. I już cała ta potężna instytucja, za którą stoją i wielkie, wielkie środki finansowe, i e, Tysiące osób, które są zaangażowane, już drży. To jest, to, to, nie wiem, moim zdaniem to wygląda trochę jak ten Herod, Herod, który, gdy słyszy o narodzonym dzieciątku, gdzieś tam w Betlejem stajęcy narodziło się dzieciątko i Herod zadrżał, a cała Jerozolima wraz z nim. Tak, cały król, król, jego królestwo zadrżało, bo się dzieciątko narodziło. Jakiś taki, no, zupełny szczegół, w sensie jeden ksiądz. Jak bardzo oni się boją, jak bardzo oni się boją katolickiej nauki, jak bardzo nie mogą tego znieść, że ta katolicka nauka będzie prezentowana. I moim zdaniem to jest naprawdę, naprawdę ciekawe, naprawdę należy to dostrzec i należy się zastanowić, jak to może być, że wprowadza ich, jakby wprawia ich w takie przerażenie, że wydają komunikat, bo to jest przerażenie. Skoro komunikat zostaje wydany najpierw bardzo ostre, a później zaraz wycofany. To znaczy, że ktoś tam zareagował jakoś tak mega emocjonalnie. Tak? Czyli to mam na myśli. Jak to Herod zadrżał, a cała Jerozolima wraz z nim wydaje jakieś bezsensowne komunikaty, później muszą je wycofywać, panikują. Panikują przez to, że jeden katolicki ksiądz się pojawił na terenie ich diecezji. W końcu 10 marca sam pasterz, biskup Jan Piotrowski, biskup Kielecki wydaje komunikat. Odwołując to, co było wcześniej jest nowy, ostateczny komunikat. Przeczytajmy. W związku z wątpliwościami i pytaniami wiernych dotyczącymi działalności Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X na terenie diecezji kieleckiej, kuria diecezjalna w Kielcach informuje, już zwracam uwagę, że jest lepiej. W nawiasie podają skrót FSSPX, a nie tak tzw. lefebryści. Czyli już piszą, powiedzmy, że w sposób taki no, przynajmniej na poziomie materialnym rzetelny, nie posługując się obelgami, tylko posługując się, powiedzmy, oficjalną nomenklaturą. Na plus. <laughs> Kuria diecezjalna w Kielcach informuje, że w świetle aktualnych wytycznych Stolicy Apostolskiej status tego bractwa jest w kościele kanonicznie nieuregulowany. Zgadza się. Pierwszy akapit przebrnęliśmy bez jakichś absurd absurdów, jak na komunikat diecezji keleckiej, Znowu jesteśmy na plus. W nadziei na osiągnięcie przez Bractwo pełnej jedności z Kościołem 21 stycznia 2009 roku, papież Benedykt XVI uwolnił od zaciągniętej ekskomuniki ówczesnego przełożonego Bractwa i trzech innych biskupów wyświęconych bez mandatu stolicy apostolskiej. No, z ich punktu widzenia słuszne: to znaczy, wszystko na to wskazuje, że nie ma żadnych podstaw, żeby twierdzić, że ktokolwiek z nich był ekskomunikowany. Znowu, w zgodzie z prawem kanonicznym, które w kanonach 1323 i 1324 mówi, że człowiek, który nawet jeśli popełnia jakieś wykroczenie przeciwko prawu, jeśli jest przekonany, że jest jakaś realna konieczność, żeby to zrobić, to uwalnia go to od tych kar, które zaciągnął. I wystarczy, że jest przekonany że ta konieczność jest, nawet jeśli obiektywnie by jej nie było. Ona no, no, obiektywnie była, no, ale nawet gdyby jej nie było, to i tak to zwalnia od tych kara, więc mm, zwalnia w sensie nie, taki człowiek nie zaciąga tych kara, więc nie ma powodów, żeby przyjmować, że takie kary były, no ale dobrze. No, Benedyk XVI nie ogłosił, że ich nigdy nie było, tylko ogłosił, że je zdejmuje. Zrozumiałe jest, że to tak w komunik komunikacie będzie ujęte. Papież Franciszek udzielił kapłanom Bractwa jurysdykcji do ważnego słuchania spowiedzi i rozgrzeszenia w roku miłosierdzia. A w liście apostolskim Misericordia et Misera dnia 20 listopada 2016 roku podjął decyzję o przedłożeniu tej możliwości poza okres jubileuszowy aż do wydania nowych postanowień. A więc Mamy również ważną informację, która no, jest kluczowa, jednak jeśli chce się mówić o e, statusie kanonicznym Bractwa Świętego Piusa X. Oczywiście i bez jego osobistej jurysdykcji kapłani Bractwa ważnie i godnie spowiadali z tego prostego powodu, że wszelkie domniemane kary kościelne, które nas miałyby dotknąć, były dlatego, że Bractwo głosi katolicką naukę. I nikt z kurialistów nie jest w stanie nam dowieść, że w jakikolwiek sposób odstąpiliśmy w czymkolwiek od katolickiej wiary, w najmniejszym stopniu. Wręcz przeciwnie, to my możemy im dowieść, że to oni odstąpili od katolickiej wiary. Odsyłam na przykład do materiału Syllabus Errorum w, na naszym kanale, który komentuje pewne wybrane, wybrane. Hmm, Zjawiska, nie, punkty we współczesnym nauczaniu, które nie są godne, zgodne z tradycyjnym nauczaniem Kościoła. A więc, jeśli ktoś zarzuca nam jakieś, jakieś mm, niegodności, jakieś kary kościelne, zarzuca nam, że one nas dotknęły, to my odpowiadamy: Kara kościelna, która została, nawet gdyby została oficjalnie nałożona, ze względu na to, że człowiek głosi Kapłan głosi katolicką naukę i sprawuje katolickie sakramenty. Taka kara nigdy nie będzie ważna, w żaden sposób. Tak? Tutaj Kościół nie jest takim klubem futbolowym, że jak go wyrzucał, to go wyrzucał. Nie. Kościół nie ma władzy potępić kogoś, kto nic złego nie zrobił. Po prostu, to znaczy takie, takie potępienie będzie bezsilne. Odsyłam jeszcze raz do materiału tobiawy i leczenie. To jest długi materiał na ten temat. Dalej, co jest w komunikacie? W związku z tym, że kapłani, nie ma tutaj Z, ale podejrzewam, że miało być, bo jest to w związku z tym, że kapłani bractwa sprawują msze świętą ważnie, ale czynią to niegodziwie, to znaczy poza ramami dyscypliny kościelnej. I to jest nieprecyzyjne. Znowu błędne z punktu widzenia prawa kanonicznego, a więc niegodziwie będzie sprawował, odprawiał msze świętą tem, komu zostało to zakazane. Bractwu nie da się dowieść, że zostało mu to zakazane, są sprzeczne komunikaty ze strony Rzymu, a więc nie można powiedzieć, że Bractwo sprawuje sakramenty święte niegodnie. Precyzyjnie rzecz biorąc, status kanoniczny Bractwa jest nieuregulowany. Sam Rzym nie wie, jak to dokładnie uporządkować w zgodzie z prawem kanonicznym, natomiast wysyła sprzeczne sygnały, wśród których są również te akceptujące, np. milcząca akceptacja święceń kapłańskich w bractwie, taka bardzo wyraźna, ale jednak milcząca, czy też właśnie zgody wielokrotne na to, żeby wierni spełniali swój obowiązek niedzielny w kaplicach bractwa kapłańskiego świętego Piusa 10. Wytrychem tutaj jest to, że niegodziwie to znaczy poza ramami dyscypliny kościelnej. Tak się nie definiuje niegodności sakramentów. To jest pojęcie dosyć precyzyjne i niegodnie sprawuje sakramenty ten, kto jest ekskomunikowany lub suspendowany, a nie ten, kto ma nieuregulowany status kanoniczny. Takiego pojęcia w prawie kanonicznym nie ma, w sensie nie ma takiego punktu, że ten, kto ma nieuregulowany status kanoniczny, sprawuje sakramenty niegodnie. Nie ma takiego przepisu wiernych, przywiązanych duchowo do starszej formy rytu rzymskiego, zachęcamy do uczestnictwa w mszy świętej w miejscu wyznaczonym przez biskupa Kieleckiego i tak dalej. A więc widzimy, że jest zdecydowanie zmiana na plus, jeśli chodzi o ten komunikat. Wciąż pozostaje on jednak niesprawiedliwy. Wciąż dopuszcza się w zasadzie oszczerstwa. To znaczy, gdy biskup pisze, że kapłani odprawiają mszę świętą niegodziwie, to jest jednak bardzo poważny zarzut. I gdy nie stoi za tym jakaś jasna deklaracja ze strony Rzymu, że tak jest, tylko Rzym wysyła sprzeczne sygnały. To jednak należałoby się powstrzymać. Człowiek, który chce być uczciwy, on no powinien, gdy chce o tym mówić, powinien powiedzieć, że tak, Rzym tutaj sam do końca nie wie najwyraźniej, jak do tej sytuacji podejść. I jeśli ktoś chce być uczciwy, to tak powinien to przedstawić. Natomiast przedstawienie wtedy w tym negatywnym świetle, no, człowiek moim zdaniem naraża się w ten sposób na popełnienie grzechu oszczerstwa, bo nie przedstawia tej sytuacji zgodnie z tym, jaka ona jest, nawet w oczach samych, samych władz rzymskich, nie mówiąc już o przedstawieniu, powiedzmy, całej kontrowersji, czyli punktu linii obrony bractwa. Dlaczego jest, nie mamy tego uregulowanego statusu kanonicznego? Gdyby chcieć być całkiem uczciwym, to trzeba powiedzieć tak. Rzym wydaje sprzeczne sygnały co do tego, czy można, czy nie można. Dwa, bractwo broni się w ten sposób, że twierdzi, że zostali ukarani zupełnie bezpodstawnie tylko i wyłącznie za to, że głoszą katolicką naukę i potępiają pewne współczesne błędy, które współcześnie w kościele się rozpanoszyły. Człowiek, który byłby całkiem uczciwy, próbowałby wtedy z tym polemizować, jeśli jest innego zdania. Oczywiście nie ma w takim komunikacie na to wszystko miejsca, ale jednak jest miejsce, było, powinno było być miejsce, żeby po prostu napisać jak jest. A więc z punktu widzenia biskupa kieleckiego mógłby napisać bez problemu, że bractwo ma nieuregulowany status kanoniczny, jego sytuacja jest dwuznaczna, pomimo udzielenia tej jurysdykcji papieskiej, jednak wciąż ta sytuacja pozostaje dwuznaczna i zachęcamy wiernych, żeby uczestniczyli we mszach świętych, które tutaj zostały ustanowione w, w diecezji prawnie i legalnie. Tak, biskup kielecki moim zdaniem powinien był to sformułować. A więc, a więc mimo wszystko niesprawiedliwym niesprawiedliwym i być może nawet oszczerczym jest zarzucenie, że bractwa, kapłani bractwa odprawiają mszę świętą ważnie, ale niegodnie. Nie ma podstaw, żeby tak twierdzić. Podane wyjaśnienie, że poza ramami dyscypliny kościelnej jest niewystarczające z punktu widzenia prawa kanonicznego, no ale tego prosty, wierny, czytający komunikat wiedzieć nie będzie. A więc istnieje podejrzenie, że ten komunikat ma wiernych wprowadzić w błąd. Podane jest wyjaśnienie, które nie jest wystarczające, korzystając z pewnej dwuznaczności, rzuca to złe światło, nieprawdziwe złe światło, na Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X. Na zakończenie ja przypominam, czy zwracam uwagę jeszcze raz na to, o czym mówiłem już w trakcie tego materiału, że najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że Kuria spanikowała w obliczu jednego tradycyjnego księdza że jeden tradycyjny ksiądz, który przyjedzie i w niedzielę mszę świętą odprawi i wygłosi kazanie, to jest dla nich powód, żeby tak emocjonalnie zareagować, że później trzeba się z tego wycofywać, że wikariusz pisze takie rzeczy, że trzeba zaraz za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin to odwoływać i sam biskup musi później pisać komunikat, w którym no powiedzmy, że łagodzi to, co zostało gdzieś tam w emocjach przez kogoś opublikowane. Moim zdaniem to Powinno skłonić tych wiernych, którzy słyszeli ten komunikat, jeden i drugi, do tego, żeby się zastanowili, co tam się dzieje, co tam się w tej hierarchii dzieje, co oni robią, dlaczego jakiś jeden tradycyjny ksiądz to jest dla, w ich oczach tak wielkie zagrożenie, dlaczego ich to tak bardzo przeraża, dlaczego tak szybko, gwałtownie, emocjonalnie hmm, reagują, że sami muszą później wycofywać swoje własne słowa. I tutaj człowiek powinien się zastanowić, no dlaczego tak robią. Może właśnie dlatego. Może właśnie dlatego, że boją się. Że jak ktoś pójdzie tam i zobaczy, jaki kościół był przed soborem, zobaczy katolicką naukę, która była uczona przez 20 wieków, to stwierdzi, że to, co im się dzisiaj prezentuje, to jest jak ten chleb z tych robali, które nam próbują wcisnąć panowie tego świata. Czyli kiepski produkt zastępczy. Które ma niewiele wspólnego z oryginałem. Kiepski produkt zastępczy, który, który ani to nie jest smaczne, ani to nie jest zdrowe. Podnosząc to do nauki, nauka posoborowa tak, jest kiepskim produktem zastępczym. Liturgia posoborowa w sensie rytu. Ryt jest kiepskim produktem zastępczym, to znaczy, jest rytem, który nie wyraża katolickiej wiary, a w ten sposób wyrabia wiernych złe przekonania o tym, czym jest liturgia. Odsyłam do materiału Herezja Modernizmu, a Nowa Msza. Jeśli ktoś w ogóle nie wie, o czym mówię, to też odsyłam do materiału, na przykład, właśnie syllabus errorum, czyli zbiór błędów. Chodzi chyba nas dokładnie za syllabus errorum, czyli moderniści i ich zła wola. Mało tam mówię o samej woli, raczej o kwestiach tego, co jest potępione w kościele katolickim, a dzisiaj weszło na salony, powiedzmy w ten sposób. My natomiast w tym czasie Wielkiego Postu skupmy się na tym, żeby przede wszystkim do Pana naszego Jezusa Chrystusa się zbliżać. Poprzez sakramenty święte, poprzez najświętszą ofiarę mszy świętej, również poprzez nasze drobne umartwienia, poprzez uczynki miłości bliźniego, dbajmy przede wszystkim o to, i o, oczywiście nie, nie pozwólmy się w jakikolwiek sposób takim rzeczom zaniepokoić, w sensie. Jak myślę, że było widać, dla mnie tego typu komunikaty są raczej śmieszne. Uważam, że warto je dokumentować, bo jest to naprawdę coś świadczącego bardzo mocno na naszą korzyść, a bardzo mocno na ich niekorzyść. Ale mogą być jacyś wierni, którzy będą zaniepokojeni, o tutaj poważne oskarżenie. Wikariusz generalny grozi jakąś łacińską karą, której nikt nigdy nie słyszał, ale nie szkodzi, która, jak rozumiemy, na tę sentencję jest tylko i wyłącznie określeniem, jak kara zostaje nałożona, a nie nazwą kary. A więc trwajmy przy Panu Jezusie, i niech tego typu wygłupy hierarchów kościelnych tylko nas utwierdzają w tym. Że trzeba trwać przy prawdziwej wierze. A gdy się ją porzuci, to człowiek gubi się później właśnie w takich rzeczach. Właśnie w takich komunikatach, właśnie w takich bzdurach. No tak to jest. Człowiek, który porzuca naukę Pana Jezusa, pogrąża się w jakichś zabobonach. I współczesna hierarchia pogrąża się w takim zabobonie, w sensie w Polsce, w takim zabobonie pozytywistyczno-prawniczym. To jest, powiedziałbym, tego rodzaju, tego rodzaju zabobon. Ten, kto nas nie słucha, jest heretykiem, schizmatykiem, jest bez jedności z papieżem. No to nawiązuje do tego pierwszego komunikatu. Dobrze, na dzisiaj to wszystko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.